Proszę Państwa, pozwolę sobie kontynuować. Dzień dobry, witam te osoby, które obecnie dotarły na to nasze spotkanie. Chciałbym tutaj z Państwem się podzielić tymi zmianami, które będą dotyczyły samorządów. Ponieważ w ostatnim okresie czasu pokazała się lista, ile na Polskim Ładzie dany samorząd straci. I część wójtów, burmistrzów z politykami opozycji robi konferencje, przedstawiając, ile poszczególny samorząd straci. Nie patrząc na to, że przepisy, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które będą poprzez przyjęcie Polskiego Ładu, wskazywały na to, ile faktycznie w następnym roku, jak i też przez najbliższe lata będzie otrzymywał poszczególny samorząd. Nie wiem, ile Gołańcz miała stracić, bo takiej informacji tu ze sobą nie mam, ale Państwu mogę tylko powiedzieć, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu Gołańcz będzie miała zwiększony budżet o 27% dochodów z PIT-u i CIT-u w formie rekompensaty. Czyli to jest kwota ponad 1 000 000 zł, która będzie większa, czyli mieliście tutaj szacowane dochody z tych podatków na 4 miliony, będzie otrzymywało 5 100 000 zł. I to są fakty, które można w prosty sposób poprzez wejście w taki kalkulator Ministerstwa Finansów, który jest ogólnodostępny, i tam można sobie wyczytać, ile poszczególny samorząd na Polskim Ładzie straci lub zyska. Oczywiście w każdym samorządzie różna ta sytuacja wygląda, ale poprzez to, że w tym roku samorządy otrzymają jeszcze środki finansowe dodatkowe, które pozwolą na realizację tak zwanych wydatków bieżących, ponieważ sygnały dopływają, że samorządy różnie podchodzą do tematów tak zwanych gospodarczych i wydatków bieżących. Są samorządy, które inwestują i są samorządy, które wydatkują na różne cele, na różne imprezy, zawody, wydatki bieżące. No i w ślad za tym tam inwestycje idą w niższym stopniu. Polski Ład zakłada na pobudzenie, jak i też utrzymanie rynku pracy w poszczególnych samorządach tego niższego szczebla, ponieważ przez wiele lat była prowadzona polityka, że duże aglomeracje, takie jak Poznań, Warszawa czy inne jak Łódź, one otrzymywały większe środki finansowe i one w ślad za tym jeszcze bardziej mogły się rozwijać, a te samorządy, które mają niskie budżety, mają także te potrzeby społeczne, które występują, czyli budowa kanalizacji, wodociągu, budowa drogi, oświetlenia, chodnika i wiele, wiele innych wydarzeń inwestycyjnych związanych z bezpośrednim życia poszczególnych mieszkańców wspólnoty samorządowej. I tutaj, proszę Państwa, następuje tak zwane przewartościowanie. Oczywiście żadna aglomeracja, duża aglomeracja nie straci, tak jak było przez pewien okres czasu przekazywane, że tylko i wyłącznie te samorządy, które trzymają z Prawem i Sprawiedliwością, one otrzymują środki finansowe, a te, które nie trzymają z Prawem i Sprawiedliwością, takich środków nie otrzymują. Ja się zderzyłem z takim przypadkiem, gdzie mieszkam, czyli gmina Trzcianka, gdzie pan burmistrz zrobił konferencję, pan burmistrz PSL-u zrobił konferencję z panią poseł, akurat z naszego też powiatu, panią Janyskę z PO, że takie podziały środków finansowych występują, że tam, gdzie PiS współpracuje, tam środki finansowe otrzymują. Oczywiście burmistrz z posłem z tej samej miejscowości nie współpracuje, ale nie z mojej przyczyny, to chciałbym Państwu tutaj zaznaczyć. Chłopak chce robić karierę polityczną, wszedł w pewne układy dotyczące odmiennych poglądów politycznych i ten burmistrz 2 dni po tej konferencji otrzymuje z funduszów rządowych 1 600 000 zł.
Myślicie Państwo, że coś powiedział, że dostał te pieniądze? Nie. Ale konferencję potrafił zorganizować i powiedzieć, że takich środków nie otrzymuje, bo nie współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. I tak się, proszę Państwa, działo w skali całego kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył pierwsze wsparcie do samorządów dla wszystkich. Wszystkie samorządy otrzymały wsparcie finansowe. I to, proszę Państwa, już nastąpiło przekłamanie. Wtedy, kiedy odbywały się wybory prezydenckie, były spotkania, każdy samorząd dostał informację, jakie środki finansowe otrzyma, na wydatki dowolne. To przedstawiano, że tych pieniędzy nie ma, a to są dekturowe pieniądze, bo się jeździ i się rozdaje takie czeki dekturowe i w ślad za tym tych pieniędzy nie będzie. I oczywiście to gdzieś poszło do opinii publicznej po to, że ten okres wyborczy miał pokazać, że rząd tylko obiecuje, a nic w rzeczywistości nie ma. Ale proszę Państwa, 2 września do wszystkich samorządów wpłynęły pieniądze na konto. Do wszystkich. Niezależnie jaka opcja polityczna w samorządzie jest. I oczywiście to już był czas, gdzie ten temat przeminął i nikt w ślad za tym nie pokazał, że faktycznie, jeżeli się powiedziało, to takie pieniądze są. I teraz, proszę Państwa, te środki finansowe, które są z różnych programów. Tu wiem, że gmina też korzysta, bo tutaj pan Heniu do mnie też interweniuje, pan burmistrz też zgłasza swoje zapotrzebowania. Oczywiście nie w 100%, bo jeżeli, tak Państwu powiem przykład, zapotrzebowanie na budowę dróg samorządowych w ostatnim rozdaniu w skali kraju to była kwota rządowa, bo do tej rządowej jeszcze się dolicza 20% do 40% samorządowych. 1 350 000 000 do dyspozycji. Zapotrzebowanie samej Wielkopolski 1 950 000 000. Samej Wielkopolski. A gdzie jest jeszcze pozostała część kraju? I teraz jeżeli ktoś mówi, że nie otrzymuje środków, oczywiście otrzyma na jeden wniosek, ale nie na 3 wnioski. Albo nie otrzyma w tym rozdaniu, a otrzyma w następnym rozdaniu. Bo tak to się odbywa. Ale proszę Państwa, politycy i się dziwię samorządowców, że podłączają się pod polityków, którzy tylko i wyłącznie dla swoich osobistych korzyści politycznych działają, oszukując społeczeństwo. I tak samo, proszę Państwa, było ze środkami popegeerowskimi. Przez wiele lat, a jak sobie wspomnimy pana Balcerowicza, on doszedł do wniosku, że gospodarka musi upaść, a na podstawie jak upadnie, dopiero się będzie odbudowywała. I proszę Państwa, ten mechanizm spowodował bardzo duże bezrobocie, inflację i w ślad za tym wiele firm padało, powstawały nowe firmy, ale najbardziej zostały dotknięte te środowiska, które były na terenach wiejskich. Środowiska popegeerowskie. Tam nie było żadnej pomocy finansowej. I w ślad za tym ta różnica między tymi osobami, które mieszkają w większych miejscowościach, a tymi osobami, które mieszkają w małych miejscowościach, w sołectwach, gdzieś na terenach wsi, tą różnicę chciałyby też, żeby niwelować. I taki fundusz popegeerowski, który był pierwszym funduszem testowanym na to, czy jest zapotrzebowanie, jest zainteresowanie, wskazał na to, że jest bardzo duże zainteresowanie, ponieważ kwota, pierwsze rozdanie 250 milionów w skali kraju, zwiększona do 330 milionów złotych, a proszę Państwa, zapotrzebowanie samej Wielkopolsce to było 550 milionów złotych. Nie? Czyli to też wskazuje na to, że ten program jest programem trafionym i on będzie kontynuowany i już nie będzie kwoty 250 milionów czy 330 milionów, tylko będzie już miliard. W następnym roku w rozdaniu i pewnie też będzie tutaj gmina aplikowała o takie środki finansowe i pewnie zadania inwestycyjne będzie realizowane. Te środki finansowe są przeznaczone na inwestycje, ale one są przeznaczone na inwestycje celowo, po to, żeby dany samorząd te środki finansowe nie przejadł na inne wydarzenia,
tylko faktycznie, żeby zainwestował inwestycję oczekiwaną przez społeczeństwo, ale także pozwalającą na to, żeby ten mały rynek lokalny, małych firm miał pracę. Bo nie sztuka, że duże firmy realizują duże zadania inwestycyjne, a mieliście Państwo także przykłady, że realizując autostrady doprowadzono do bankructwa wiele polskich firm, ale te firmy, które budowały, to były z kapitałem zagranicznym. Tutaj jest postawienie właśnie na lokalny rynek po to, żeby utrzymać rynek pracy. I też, proszę Państwa, te środki finansowe, które Państwu powiedziałem o tym, że politycy przekazują, że utracą samorządy, te samorządy nie utracą, a będą mieć większe środki finansowe. Mało tego, będzie tak zwana rezerwa 3 miliardów złotych w budżecie państwa, ponieważ założenia dotyczące dochodów z podatku PIT i CIT dzisiaj są płynne. Dzisiaj są płynne, od następnego roku będą już stabilne, czyli to, co zostanie wpisane w budżecie danego samorządu, one poprzez te wskaźniki przeliczeniowe będzie musiało być zrealizowane. Jeżeli zajdzie taki przypadek, że jakaś firma zbankrutuje na danym terenie samorządu, czyli w ślad za tym mniejszy będzie dochód w samorządzie z podatku PIT i CIT, on zostanie wyrównany do tego poziomu, jaki został zaplanowany, tak żeby samorząd, planując budżet, mógł ze spokojem go w pełni zrealizować. I tutaj, proszę Państwa, środki finansowe będą powiększone o jeszcze jedną subwencję. Bo dzisiaj jest subwencja wyrównawcza, jest subwencja oświatowa i tak dalej, kilka jest takich subwencji. Ona będzie subwencją ogólną. Ta subwencja ogólna, ona będzie po części mogła być wykorzystana na różne bieżące wydarzenia, ale po części też będzie wskazana, że musi być przeznaczona na cele inwestycyjne. I w tym roku kwota będzie przeznaczona 12 miliardów złotych dla samorządów. I to nie jest tak, proszę Państwa, jak to było w poprzednich okresie czasu, że dostałem w tym roku pieniądze i musiałem je wydać do końca roku. Nie. Te środki, które już samorządy dostały na inwestycje lokalne, czy też środki pobegierowskie, one są na kontach samorządów, ale samorządy mogą to ze spokojem zrealizować za rok, czy też za dwa lata. Ale zadanie mają zrealizować. Natomiast różne są przyczyny w różnych samorządach. Nie zawsze jest tak, że już jest projekt, że już gotowy, że uzgodnienia są, że już to zadanie inwestycyjne się realizuje. Są samorządy, które realizują i są samorządy, które dopiero ten proces przygotowawczy i proces realizacyjny dopiero przygotowują na następny rok, czy też przy większych środkach finansowych inwestycja realizuje się 2 czy 3 lata. I proszę Państwa, te 12 miliardów jest podzielone na dwa zadania. Pierwsze to jest 8 miliardów złotych i te 8 miliardów złotych poprzez współczynniki przeliczeniowe ilości mieszkańców, jak i budżety poszczególnych samorządów, one trafią do wszystkich samorządów. Do wszystkich, jeszcze raz powtarzam. Nie to, że jest tam samorząd, który współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, czy też nie współpracuje, nie. Wszystkie samorządy otrzymają takie środki finansowe i będą mogły wydać na różne braki, które występują. Ale te 4 miliardy złotych już tak nie będzie, że będzie mógł samorząd sobie wydać na jakiekolwiek będzie chciał inwestycje, tylko będą dwa źródła wskazane. Będzie źródło wskazane dotyczące budowy wody, wodociągów, ale w tych samorządach, gdzie rozprowadzenie wody jest w zakresie niższym niż 90% odbiorców. Tam, gdzie już ten współczynnik przekroczył, no niestety z tych środków nie będą mogły skorzystać. I drugie to jest na budowę kanalizacji i dla tych samorządów, gdzie sieć kanalizacyjna jest nie większa niż 60% ogólnej sieci zapotrzebowania w poszczególnym samorządzie.
Czyli te samorządy będą mogły aplikować o środki finansowe. Co do wodociągów, to jest kwota nie mniejsza niż 300 tysięcy złotych. I to będzie rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Samorządy będą mogły złożyć takie zapotrzebowanie. W następnym roku już będzie przeprowadzona analiza. Taki zespół powstał. Pan minister Szefernaker będzie tym zespołem zawiadywał i takie środki finansowe będą przekazywane do samorządu. Dlaczego na te dwa źródła? Po pierwsze, jesteśmy w XXI wieku, a jeszcze nie wszyscy mają wodę bieżącą. Tak wygląda w tych samorządach. A po drugie, mówimy o ekologii, a niestety także kanalizacji nie ma wszędzie rozprowadzonych w poszczególnych samorządach. Dlatego ten nacisk środków, które idą, czy to środków inwestycji lokalnych, czy środków popegierowskich, czy tych środków, które obecnie, one mają pozwolić na budowanie infrastruktury właśnie w tych mniejszych samorządach, bo w dużych aglomeracjach ta infrastruktura jest w miarę wybudowana, natomiast w tych małych aglomeracjach, mam taką jedną gminę, która ma 2500 mieszkańców, budżet 14 milionów złotych i teraz sobie Państwo wyobraźcie, co ta gmina by wybudowała. Ale ta gmina poprzez to, że jest aktywna, składa wnioski, dzisiaj ma na cele inwestycyjne pozyskane z funduszów rządowych, samych funduszów rządowych, bo mówimy jeszcze o innej możliwości pozyskiwania środków unijnych z programów Urzędu Marszałkowskiego, pozyskała 4 miliony złotych. Nigdy by ich nie było stać na takie środki finansowe na cele inwestycyjne. I tam, proszę Państwa, ci samorządowcy, rozmawiając bezpośrednio, to akurat jestem nagrywany, ale bezpośrednio mówią, że to jest obecnie złoty okres dla tych małych samorządów, że oni mogą otrzymać takie środki, realizować takie inwestycje bez żadnych wypełniania ton dokumentów, ponieważ wniosek jest bardzo prosty. Rozpisuje się go na dwóch kartkach, pisze się, jakie zadanie chce się realizować, jaki ma cel i na tym koniec. Jeżeli pozyskuje się środki, a tu są samorządowcy także ze środków unijnych, czyli przez urzędy marszałkowskie, to proszę Państwa, tej biurokracji jest bardzo dużo. Oceniane są wnioski i nieraz wniosek pół punkta ma niżej, nie dostanie ani złotówki. Czyli ten proces przygotowawczy jest bardzo mozolny, czasochłonny i później się okazuje, że tych środków nie ma. Tu jest wniosek bardzo prosty. I te wnioski właśnie proste będą podtrzymane, żeby ten rynek pracy lokalny był utrzymany, żeby rodziny miały bezpieczeństwo życia, bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo utrzymania rodziny. I proszę Państwa, wiele programów, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest postawiony także na rodzinę. Na coś, co jest podstawą danego państwa. Dlatego też poprzednicy, się okazuje, że pan Donald Tusk powiedział, że o mały włos już by prowadzili te 500+, tylko jeszcze nie wiedzieli w jakiej formie, a gdzie w tamtym okresie czasu mówili, że takich środków finansowych nie ma i zresztą pan były minister Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie. Nie? I to jest ten przykład. Przykład tego, że jak się by zobaczyło na wzrost zapotrzebowania na paliwa, to tam za tamtym okresie czasu, tak jak rośnie, w każdym państwie rośnie, bo przybywa pojazdów, maszyn, urządzeń, to za czasów PO-PSL spadał. Zapotrzebowanie na paliwo spadało w Polsce. No to jest coś nielogicznego, które wskazywało na to, że nie ma szczelnego rynku, że się pozwala na to, aby paliwo zostało różnymi kanałami dostarczone, niewidencjonowane i w ślad za tym nieopłacane podatki należne do Skarbu Państwa. I tu poprzez te uszczelnienia, te środki finansowe one są i oczywiście wielu pewnie nie będzie lubiło urzędów skarbowych, ale te uszczelnienia podatkowe one będą cały czas kontynuowane, bo tak naprawdę to nie są pieniądze, które bierze się z kosmosu, tylko to są pieniądze, które każdy wypracuje i oddaje w formie daniny, czy to do samorządu, czy też do Skarbu Państwa w formie podatkowej. I te pieniądze powinny być zwrócone
mieszkańcom danego samorządu, czy też Polakom w różnej formie, tak żeby one były dobrze zagospodarowane i żeby one gwarantowały stabilizację danego państwa, jaki mówimy dzisiaj o Polsce. Dlatego też postawienie na rodzinę jest bardzo istotne, co oczywiście z nowym trendem jest niemile widziane w Unii Europejskiej, czy też można powiedzieć w takim luźniejszym życiu na świecie, ale tutaj, proszę Państwa, podstawą jest rodzina, ponieważ tak naprawdę jakbyśmy przeglądnęli te ostatnie lata ilości urodzeń, to my się, proszę Państwa, starzejemy i szukamy takiego rozwiązania, żeby zachęcić polskie rodziny do tego, aby tych dzieci było więcej i w ślad za tym w przyszłości te osoby, które dzisiaj może wchodzą dopiero na rynek pracy, miały w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego także zabezpieczenie, że ktoś będzie w przyszłości pracował na ich emerytury. I tutaj, proszę Państwa, jest taki kilkukierunkowy ruch, który wskazuje na to, że polska rodzina otrzymuje to wsparcie, w ślad za tym także ulgi podatkowe dla polskich rodzin, w ślad za tym także możliwość gwarancji kredytu dla tych, którzy chcą wykupić mieszkanie, postawić domek, czyli te wsparcie idzie w kierunku tym, że ta rodzina, która jest rodziną i ma dzieci, czy też planuje więcej dzieci, tym jeszcze większe wsparcie będzie dla tych rodzin, świadome i celowe. Oczywiście będą różne uwagi do tego zgłaszane, ale cel jest ten, który by zachęcił wszystkich Polaków do tego, żeby ta dzietność w Polsce była z roku na rok większa. Ale także te osoby, które się czują jeszcze na siłach, już osiągnęły ten wiek emerytalny, mogą także przedłużyć sobie okres pracy i tu będzie taka zachęta zwolnienia z podatku, ponieważ od naszych wynagrodzeń naliczany jest podatek, to te osoby, które osiągną wiek emerytalny, będą chciały dłużej pracować, będą miały zwolnienia podatkowe do kwoty 85 tysięcy złotych, czyli tu można powiedzieć, to jest też jakiś zastrzyk finansowy, który pozwoli tym osobom na to, aby godnie mogli żyć i pracować. To są te zmiany, które dotykać będą wszystkich mieszkańców i dotykać będą szczególnie tych mieszkańców, których w mniejszych aglomeracjach zamieszkują, tak żeby tu stabilizacja rynku pracy, wykonywania inwestycji lokalnych oczekiwanych przez społeczeństwo, jak i też zachęty do budownictwa i utrzymania naszych rodzin. Także proszę Państwa, jeżeli Państwo będziecie śledzić te ustawy, te zmiany, które będą wprowadzane, one są wprowadzone celowo do normalnego polskiego obywatela, do polskiej rodziny, a nie tylko i wyłącznie dla tych osób, które mają bardzo duże dochody. Dlatego też patrzmy na to, jak 1 stycznia, czy tam koniec miesiąca stycznia odczujemy te zmiany w portfelu, niż to, co telewizja i media będą Państwu przekazywały. I te zmiany pozwolą także na to, żeby te osoby, które są młodsze, wchodzą na rynek pracy, żeby one także miały tą możliwość stabilizacji i zachęty, żeby tutaj w Polsce pozostać. Ja miałem taką przyjemność jechania pociągiem z Bydgoszczy do Piły i jechała pani i nie małżeństwo, tylko chłopak i dziewczyna. I pani jechała z Gdyni do Piły i mówi, że 2000 do tych młodych ludzi, ja się nie przedstawiałem, do tych młodych ludzi mówi, wy macie teraz dobre czasy. Ja w 2013 roku musiałam wyjechać za granicę i szukać pracy, bo tutaj nie mogłam utrzymać rodziny. Wyjechała do Szwecji. Wyjechała do Szwecji i mówi, że nie ma takich kokosów, musi ciężko pracować. Oczywiście te wszystkie opłaty, utrzymanie i tak dalej jej starcza. Ale nie tak, że jeszcze nie wiadomo, ile tych środków finansowych odłoży i może sobie tutaj przyjechać, budować, mieszkać czy wydawać. Nie. Mówi, że to jest normalna, ciężka praca. Ale te zmiany, które od 2013 roku w Polsce zaszły do tego 2021 roku, to
to są takie dla niej duże zmiany, że ona mówi, jakby teraz mieszkała, to ona by nigdy w życiu nie wyjechała za granicę, żeby tam pracować. Tutaj miałaby pracę, miałaby dochody, może nie takie duże jak w Szwecji, ale tą stabilizację rodzinną i życie miałaby w Polsce zagwarantowane. I dlatego zachęcała ich, żeby się uczyli, czy te zawodu, czy na studia wyższe i żeby zostali w Polsce, bo mówi, że Polska się bardzo zmienia. Jak ona jedzie, a przyjeżdża dwa razy do roku do Polski, to ona jedzie i mówi, że widzi własnymi oczami, jak się Polska zmienia. I to jest ten symptom osoby, która bezpośrednio może powiedzieć wtedy, kiedy wyjeżdżała i szukała pracy za chlebem, a dzisiaj, jak się Polska przez ten okres czasu zmienia. I to jest takie przyjemne, że faktycznie poprzez nasze zaangażowanie, naszą pracę staramy się o to, aby ta Polska się zmieniała, ale ona ma się zmieniać dla nas, bo my tutaj mieszkamy i tutaj żyjemy na co dzień. I myślę, że Polski Ład to jest właśnie to, co będzie w najbliższym okresie zmieniało. I proszę Państwa, starajmy się o to, żeby ten kilkumiesięczny czas przetrwać. Oczywiście różne obawy będą występowały, różne uwagi wpływają do posłów, wpływają oczywiście także do ministerstwa, ale podsumowanie powinno być takie, że następny rok powinien dla nas wszystkich być rokiem korzystniejszym, stabilizacyjnym i pozwalającym na większe dochody osobiste. Dziękuję bardzo. Archeniu? Ty coś powiesz? No ja mogę chwilę. Jeszcze pan radny. Proszę państwa, ja może... Ja może bardzo krótko, albo krótko, może nie bardzo, ale krótko. Szanowny panie pośle, panie Henryku, przewodniczący, tutaj organizatorze spotkania, radni powiatowi, miejscy, gminni, wszyscy dostojni mili państwo. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać, prawdę mówiąc, to co było na początku powiedziane, około roku, tak? Pewnie minęło od naszego ostatniego spotkania, ale ten rok był szczególnie dla nas wszystkich trudny. Jeśli ktoś miał szczęście i nie zachorował na COVID, to on był trudny przez ograniczenia pewne, ale te ograniczenia pozwoliły nam przetrwać, ja tak uważam, bo przynajmniej świadomie na koronawirusa nie zachorowałem, starałem się chronić i mam to szczęście, ale też niektórzy bliscy, bardzo bliscy z rodziny gdzieś tam pochorowali i było im ciężko. W każdym razie cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie. Przed tutaj głównym spotkaniem były kwestie podziękowań i w tych podziękowaniach dla pana Henryka nie było dyplomu, więc ja pozwolę sobie jako sekretarz serdecznie podziękować za państwa pracę w minionym roku, bo to wszystko, o czym mówił pan poseł, to jest prawda, że rząd realizuje wsparcie we wszystkich polach, bo to widzimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to zewnętrzne. W ostatnim okresie możemy to szczególnie obserwować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo też w kwestii rodzin, co mówił pan poseł, bezpieczeństwo gospodarcze, czyli rozwój. To wszystko jest realizowane, a może to być realizowane dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, no bo trzeba przecież zbierać te podpisy, to co państwo robiliście. Trzeba przekonywać się wzajemnie i tych nieprzekonanych właśnie do naszego środowiska zachęcać. I myślę, że po tych wszystkich sukcesach rządu, które są, oczywiście nikt nie jest idealny, nikt z nas tutaj na sali, więc na pewno każdy może mieć jakieś uwagi, że może coś powinno być bardziej, coś powinno być szybciej, coś powinno być lepiej, ale ja stoję na stanowisku, że tak dobrze w Polsce nigdy nie było, co widać też na ulicy po tej infrastrukturze, która się zmienia, po tym, jakie samochody teraz jeżdżą, jakie jeździły w poprzednich latach, po tym, jak ludzie spędzają wolny czas, zmienia się model rodziny, nie ma już tych rodzin wielopokoleniowych, ludzie szukają swoich mieszkań, swoich domów, oczywiście to ma też pewne może negatywne skutki gdzieś dla relacji wielopokoleniowych, no ale niemniej widać, że jest rozwój gospodarczy i wszyscy tutaj zaangażowani w prawicę, myślę, że mogą z podniesioną głową chodzić po ulicach Wielkopolski z dumą, że swoją cegiełkę w to włożyli, a nasi przedstawiciele, jak pan poseł Czarnecki, to dla nas realizują. Nie boję się Polskiego Ładu, powiem państwu, tak jak nie bałem się tego, co na Sejmiku Wielkopolskim w latach ostatnich mówiła Koalicja Obywatelska, Platforma,
straszyła, że obniżenie PIT-u, czy obniżenie CIT-u przez rząd bardzo negatywnie wpłynie na budżety samorządowe. Po pierwsze, no, budżety samorządowe, tak jak i budżet państwa, to nie jest jakiś byt osobny. Państwo nie ma swoich pieniędzy, tylko to są pieniądze przecież państwa. A więc jeśli Polak ma w kieszeni więcej pieniędzy, a jeśli samorząd miałby mniej, no to wciąż to ten, który, że tak powiem, utrzymuje samorząd, suweren ma te pieniądze w swojej dyspozycji i rząd nasz stoi na stanowisku, że ludzie lepiej potrafią gospodarzyć pieniędzmi, bo przecież pozwala, wprowadza takie rozwiązania podatkowe, które sprawiają, że w kieszeniach zostaje więcej. No ale straszono nas na sejmiku, co to będzie, te budżety w gminach, w powiatach się nie złożą, no będzie katastrofa. Okazuje się, że we wszystkich samorządach, jak prześledzi się lata, to widać poprzez rozwiązania gospodarcze, które stymulują rozwój, że mimo obniżenia PIT-u dla młodych, mimo obniżenia CIT-u dla przedsiębiorców, w budżetach samorządów jest dużo więcej pieniędzy. I na przykładzie samorządu województwa dwie dane chciałbym Państwu podać informacyjnie. Budżet województwa roczny to jest około 2 miliardów złotych, tam 1,9 miliarda z małym hakiem. Mamy dochody podatkowe z PIT-u i z CIT-u, czego głównym jakby podatkiem jest podatek CIT, który utrzymuje województwo. I za rok poprzedni wykonanie obu tych podatków było na poziomie 110% planu, czyli o 10% więcej zostało wykonane niż założenia. Świadczy to o tym, że mimo obniżenia jednak wpływy były większe. A to wskazuje właśnie na to, że gospodarka jest rozpędzona i że te pieniądze do samorządów wpływają. Inna kwestia, jak one są w województwie wielkopolskim wydatkowane, bo Państwo wiecie akurat, o ile mamy, Polska ma to szczęście, że rząd jest po prostu prawicowy Prawa i Sprawiedliwości, o tyle w województwie rządzi koalicja Platformy PSL-u wspierana przez SLD. Ale drugi przykład roku bieżącego. Planowany plan dochodu za cały rok z podatku CIT było 570 milionów i po półroczu, jak było podsumowanie półrocza wykonania, to już było ponad 80% tego podatku wykonane, czyli ponad 80% już po pierwszym półroczu wpłynęło do kasy województwa. Podatek CIT to jest taki podatek dochodowy, który płacą spółki, osoby prawne. I teraz już jest, szacuje się, że wpływ na koniec roku będzie ponad 800 milionów złotych. A więc no bardzo dużo i to pokazuje, że te wszystkie strachy, które były, są po prostu elementami politycznymi. Jak na każdym kroku widać, że się podsyca przeróżne pożary tylko po to, żeby usunąć ten rząd niewygodny dla pewnych grup interesów, w moim odczuciu grup antypolskich, którym nie zależy na sile naszego państwa, bo to też widzimy, że pewne środowiska kapitałowe i polityczne ulokowane na zewnątrz poklepują nas, gdy jesteśmy słabi. Jesteśmy słabym państwem, gdy popyt na paliwo, o czym mówił pan poseł, maleje, to na zachodzie jesteśmy szanowani, lubiani, przyjmowani, nagrody, po prostu jesteśmy niesamowicie świetnym państwem w niektórych środowiskach. A jeśli się okazuje, że potrafimy się bronić przed jednym kryzysem, przed drugim, to nagle niektóre środowiska mówią, że nie ma demokracji, że coś dzieje się źle. A przecież gdyby nie było demokracji, to przecież te różne protesty, sytuacje nie mogłyby się przez nasze ulice przewijać, a się przewijały i pewnie dla nas tu w większości były one bardzo, bardzo bolesne. Więc jakby kończąc, dziękuję i myślę, że możemy, dziękuję Państwu, Panu posłowi za to, że właśnie Polska się rozwija. I jako tutaj Prawo i Sprawiedliwość myślę, że możemy z dumą być przekonani o tym, że ten nasz udział jest bardzo, bardzo dobry. Pan wojewoda przybył. Ja chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tych zadaniach, które jako wojewoda wypełniam tutaj na co dzień i które też
no są, można powiedzieć, reprezentacją tutaj w Wielkopolsce pana premiera i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zadań jest naprawdę sporo i wyzwań jest sporo, tego państwa nie muszę na pewno tłumaczyć. I one dotykają wielu obszarów, tak jak wspomniałem przed chwileczką, dotyczące chociażby obszaru zdrowia, bo pandemia to jest jeden problem, ale też państwo na pewno jesteście też informowani o strajku ratowników. To sytuacja dosyć skomplikowana i trudna, dlatego że 1 października też wykonaliśmy tutaj w Wielkopolsce ustawę, która zmieniała przyporządkowanie dyspozytorni, czyli tych osób, do których pacjenci dzwonią po ratunek, bo do tej pory dyspozytornia była w gestii marszałka województwa wielkopolskiego, od 1 października jest w gestii wojewody. Wcześniej były to 2 ośrodki, w Poznaniu i w Koninie. Teraz ustawa nakładała obowiązek, że ma być to scentralizowane w jednym miejscu, więc jest to zlokalizowane w Poznaniu. To jest jedna rzecz. Proces ten już był realizowany od maja, więc aby niezależnie od 1 października zaczęło to funkcjonować. Oczywiście występują jak wszędzie problemy osobowe, bo tak jak to dzisiaj ministerstwo podało, też najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce, 3,3%, więc w Poznaniu szacuje, że jest w granicach 1%, może 1,5%, więc praktycznie można powiedzieć, bezrobocia też nie ma takiego, o którym można mówić, że są duże zasoby ludzkie do ewentualnego jeszcze zagospodarowania. I to po pierwsze. Po drugie, na to nałożyły się kwestie związane z rozmowami w ogóle Ministerstwa Zdrowia z protestującymi medykami, czy lekarzami, czy reprezentantami środowiska właśnie lekarskiego, tym również i ratowników. O ile z ratownikami minister podpisał już, można powiedzieć, już kilkanaście dni temu porozumienie, nie ze wszystkimi niestety tutaj organizacjami związkowymi, ale z większością. Tak więc można było to realizować, natomiast no i to w sumie można powiedzieć, już ratownicy mają zagwarantowane, ale okazuje się, że dla nich jakby taką tą gwarancją będzie to, jak te pieniądze trafią na ich konto, więc to jeszcze ta machina troszeczkę nie tyle urzędnicza, co jest kilka różnych instytucji, przez które muszą te pieniądze przejść, żeby dotrzeć do ratownika, i w związku z tym też podjęli akcję strajkową od piątku, od 1 października, więc Wielkopolska Stacja Pogotowia Ratowniczego też nie jest ratunkowego, nie jest też w gestii wojewody, tylko pod marszałkiem, ale to wojewoda koniec końców tak czy tak odpowiada za zabezpieczenie tego, żeby karetki jeździły w całej Wielkopolsce. Strajk nie dotyczy całej Wielkopolski, bo to dotyczy tylko, można powiedzieć, tego podmiotu, czyli Wielkopolskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, czyli podmiotu należącego do Urzędu Marszałkowskiego. I też w związku z tym też tą sytuacją kryzysową musiałem podjąć jakby stosowne też działania i tutaj chylę czoła przed też strażakami, którzy włączyli się tutaj w tą akcję i zabezpieczają 5 karetek w Poznaniu i w powiecie poznańskim, co powoduje też, że sytuacja jest stabilna i bezpieczna. No ale to są takie jakby ekstraordynaryjne już jakby decyzje, które podejmuje w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że w ciągu najbliższych dni sytuacja się już na tyle znormalizuje, że ratownicy wrócą do pracy. I chciałem tutaj jedno podkreślić, bardzo istotne. To, że praktycznie, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to ratownicy pracują, nie pracują tylko ci w Poznaniu. To też jest symptomatyczne, więc no i ci, którzy leżą zatem jako lokalnym nadzorczym jest Urząd Marszałkowski czy Marszałek. Więc no taka sytuacja też kryzysowa, która powoduje też dodatkowe zaangażowanie czasowe, a
a z punktu widzenia funkcjonowania tutaj opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa Wielkopolan jest kluczowe. W związku z tym też, a w związku z tym, że ja też jako jeden z swoich takich filarów już podczas pierwszego wystąpienia po objęciu tutaj funkcji wojewody mówiłem o tym, że przede wszystkim zależy mi na bezpieczeństwie, tym bezpieczeństwie również zdrowotnym. Wielkopolan no, dokładam wszelkich starań, ażeby ten stan rzeczy, które nie występuje tylko w Wielkopolsce, ale też i na Pomorzu, na Mazowszu, po prostu jak najszybciej znormalizować. Więc to jest jedna dziedzina, która wcześniej, można powiedzieć, w poprzednich latach Wydział Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim nie był tak mocno eksploatowany jak teraz. Przychodzi też sporo kompetencji i myślę też, że takim jednym z pomysłów, o którym też mówił pan minister zdrowia, nad którym trzeba się mocno zastanowić, czy faktycznie również ta wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego nie powinna być jednak pod wojewodą, żeby mieć spójny system, żeby po prostu odpowiadać. Już odpowiadam, to odpowiadam za wszystko, a tutaj musimy działać na zasadzie pewnego porozumienia. No zobaczymy, w którą stronę się tutaj potoczą. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie też nie byłoby najgorsze. Trzeba przynajmniej je rozważyć. To jedna dziedzina tutaj, która jest bardzo istotna, to drugim obszarem to obszar związany z gospodarką, a można powiedzieć z inwestycjami. Sporo tych programów rządowych, już elementy Polskiego Ładu wchodzi w życie, za chwilę będą rozstrzygnięcia. W międzyczasie są realizowane nabory i rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu, na przykład Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To jest olbrzymie pieniądze trafiają do Wielkopolski. W ciągu ostatnich 5 lat, w ciągu rządów Zjednoczonej Prawicy do Wielkopolski na same drogi już ponad 1 000 000 000 zł trafiło. Mówię o drogach lokalnych tylko. Więc to są takie elementy, które wcześniej nie miały miejsca, więc to cały czas kontynuujemy. Teraz w ostatnim naborze to było około 250 mln właśnie też na drogi na Wielkopolskę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj jesteśmy po ocenach formalnych, więc te rozstrzygnięcia w kolejnych tygodniach będą następować. Na pewno była tu mowa wcześniej o Polskim Ładzie, o tym programie też dedykowanym samorządom, gdzie 20 miliardów na inwestycje jest przeznaczone, które w najbliższych, myślę, dniach, tygodniach zostanie rozstrzygnięte. To też to są takie programy, które nie miały miejsca, więc są bardzo spektakularne i na pewno bardzo mocno wpłyną na poziom życia Polaków w najbliższych tygodniach. Tak pokrótce można powiedzieć, to są dwa takie największe obszary. Są jeszcze obszary, które dotyczą sfery bardziej światopoglądowych, historycznych. Dużo by o tym też mówić, ale mam nadzieję, że będziemy mieć okazję ewentualnie do rozmów, do pytań. Oczywiście też sfera bliska mi jest sfera rolnictwa. Tutaj praktycznie spotykam się co tydzień z przedstawicielami hodowców trzody chlewnej, z rolnikami w gronie tutaj weterynarzy wojewódzkich, myśliwych, również i instytucji dedykowanych rolnictwu, czy izby rolniczej. Tak, żeby podczas tych spotkań toczy się wiele dyskusji, a te wszystkie rezultaty tej dyskusji ja przekazuję bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do pana premiera też, żeby te kwestie były tutaj w miarę możliwości na tych poziomach też rozwiązane, a te, które można rozwiązać u nas w Wielkopolsce, no to staram się tutaj też jak najszybciej, jak najlepiej rozwiązywać. Także tych zadań jest sporo, jest intensywny czas, ale po to tak naprawdę tutaj jesteśmy, żeby w Wielkopolsce działo się jak najlepiej. Bardzo dziękuję i liczę też na pytania. Jeszcze raz bardzo
Panie Henryku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że dopiero potwierdziłem wczoraj, ale gdybym potwierdził wcześniej, to byłbym niepewny w tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wystąpienia pana posła Krzysztofa Czarneckiego, pana wojewody, pana Adama Bogrycewicza. Jednocześnie tak w tym harmiderze nie powitałem władz gminy w osobie pani burmistrz Urszuli Wierzbickiej i pana przewodniczącego Karola Wierzbickiego, Brzezińskiego. No ja już kolegę miałem naprzeciwko też. Także witam przedstawicieli i komitetów Prawa i Sprawiedliwości z Wągrowca, panią Halinę Sobotę, pana Kurnika, pana Aitnera Dariusza, także Krzysztofa Konwalskiego i tam jeszcze widzę ze skoków pana Wiesława Nowaka. Serdecznie was tu witam na naszej ziemi gołanieckiej, w której motto w herbie brzmi Porta Patent Cesto, czyli bramy otwarte są, bramy stoją otworem dla wszystkich, którzy chętnie nas tu odwiedzają, którzy i są chętnie przez nas tutaj wszyscy widzeni. Także witam pana Stefana z Margonina, z sąsiedniego powiatu, pana Stefana Chwilę. Teraz pytania dla pana posła, czy pana wojewody, czy dla pana Adama. Proszę tutaj zadawać, jeśli ktoś zechce, to proszę tutaj zgłaszać się. Mikrofony mamy dwa, no tego będę jako przenosiciel. No. Proszę. No dobrze. Ktoś, pytania, jakieś sprawy nas tutaj bulwersują, które nas interesują, to proszę zadawać pytania, które już zawsze nam... Ponieważ jest to gmina rolnicza, ja chciałam zapytać, czy Polski Ład będzie wspierał rolników, którzy ekologicznych, to znaczy się bez mniej pestycydów, hodowle na łąkach, bydło produkujących zdrowszą żywność? Proszę Państwa, to już się zaczyna dziać. Jak ktoś śledzi, to środki finansowe, które obecnie są przez agencję przeznaczane, to właśnie idą w kierunku zachęcania do tego, żeby taką hodowlę ekologiczną trzymać, żeby ten marka polskiego wyrobu była znana nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Czyli ten kierunek przez środki ARMIR-u, one będą jakby wspierały taki kierunek, jak i też dopłaty do bydła, czy też do trzody. Ale także jest teraz procedowana ustawa, która pozwoli na sprzedaż. Sprzedaż do 100 tysięcy złotych bez formalności, bez podatku i sprzedaż także w sobotę czy w niedzielę. Także ten rolnik wyprodukuje ekologicznie, chce sprzedać i wie, że będzie odbiorca, który kupi, będzie miał takie możliwości. Sprawy tutaj nasze lokalne, jak jest pani burmistrz. Dziękuję. Szanowny panie pośle, panie wojewodo, szanowni państwo. Jestem dzisiaj w zastępstwie pana burmistrza, który niestety nie mógł przybyć, ponieważ no, wyjechał służbowo, ale z ogromną radością tutaj z państwem jestem i chciałabym powiedzieć, że to, co pan poseł powiedział o środkach, które spływają do samorządów, również i samorząd gołaniecki z tych środków korzysta. I to wcale nie są jak na taką naszą małą gminę małe środki, bo obliczyłyśmy dzisiaj z panią skarbnik, że w jednym roku, a więc w poprzednim było to 1 200 000 zł, a w tym roku około 1,5 miliona zł, prawda, na inwestycje, czy to drogowe, czy inne,
z których samorząd gołaniecki oczywiście korzysta, składa wnioski i cieszymy się bardzo z każdego pozytywnie rozpatrzonego wniosku. No i pieniędzy, które spływają do naszej gminy. Może mieszkańcy, którzy dzisiaj są obecni, nie wiedzą, które inwestycje są właśnie z rządowych programów, czy to inwestycyjnych, czy dróg lokalnych. Ale mogę tutaj powiedzieć, że chociażby Państwo widzicie nowy dworzec zrewitalizowany, czy parking przy dworcu, to jest właśnie inwestycja dofinansowana z rządowego programu w kwocie 710 tysięcy złotych. No to jest spora kwota. Również skorzystaliśmy z dofinansowania rządowego bezpośrednio z Ministerstwa Sportu na piękną inwestycję na stadionie miejskim. Na bieżnię, która no, bardzo droga była, otrzymaliśmy 650 tysięcy z Ministerstwa Sportu. Droga w kierunku Smolar, tak długo rolnicy oczekiwali na tą drogę. W tym roku niedawno właśnie inwestycja zakończona i to było około 260 tysięcy złotych. Również dostaliśmy pieniądze rządowe na taką inwestycję w szkole podstawowej w Gołańczy. To jest 500 000 złotych na piece gazowe, ekologiczne ogrzewanie szkoły. Wielka rzecz, ponieważ no, niestety stare piece powodowały zanieczyszczenie środowiska. No, wiadomo, że tam są dzieci. Jest to największa szkoła w gminie. W związku z powyższym no, po prostu cieszymy się bardzo. Jeszcze nie nastąpił tak do końca rozruch, ale lada dzień to będzie miało miejsce. Także świetlica w Czesławicach, kolejna droga to droga w kierunku Pani Grodza, z Oleszna do Pani Grodza, tam było 250 tysięcy. Także oczywiście oprócz tych środków, no takie środki jak zdalna szkoła czy zdalna szkoła plus, no to wiadomo, że skorzystaliśmy. Wiele laptopów, tabletów trafiło do dzieci, do nauczycieli, do szkół, a także pomoc społeczna z tego programu covidowego. Około 90 tysięcy złotych. Łącznie to daje 2 700 tysięcy przez 2 lata. No, wydaje mi się, a jestem pewna, że to jest dużo pieniędzy, które spłynęły właśnie tutaj do naszej no, gminy przy budżecie około no, powiedzmy 52 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy, bo za chwilę będziemy mieli troszeczkę mniejszy ze względu na to, że 500 plus pójdzie wiadomo do ZUS. Także no, w imieniu pana burmistrza bardzo i tutaj no, lokalnych radnych, bo pan przewodniczący rady, również w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za tę pomoc, za to, że możemy się no, rozwijać jako gmina. Właśnie tutaj jeszcze pan przewodniczący mi podpowiada, ale z tego co wiem, to na dobrej drodze jest wniosek właśnie z Polskiego Ładu na rozbudowę przedszkola, także myślę, że tu po prostu tam był wniosek na około 4 miliony złotych. No, potrzeba jest taka, żeby to przedszkole u nas było, bo rzeczywiście no, nie mieści wszystkie dzieci, które chciałyby być w przedszkolu, prawda? No, także się bardzo też z tego będziemy cieszyć. A jeszcze tutaj pan przewodniczący mi podpowiada, żebym zapytała, może państwo wiecie coś na temat tej wielkiej inwestycji, no, o którą tutaj oczekujemy już wiele, wiele lat, około 20 lat, to jest zalew Laskownica. Jak to by miało wyglądać? Pan poseł się uśmiecha, no ale po prostu może są jakieś nowości w tym temacie, bo oczekujemy naprawdę tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, to jeszcze nie koniec, bo pani dostanie jeszcze w tym roku środki finansowe na subwencję ogólną i daj Boże, żeby wnioski, które były składane, czy też na Fundusz Dróg Rozwoju Dróg Samorządowych, czy też Banku Gospodarstwa Krajowego, także takie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, czyli następne pieniądze będą wpływały do samorządu, a chciałbym tutaj dodać, że rozstrzygnięcie tego pierwszego naboru 20 miliardów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi w miesiącu październiku i w listopadzie będzie już mógł samorząd składać na następne 20 miliardów i na wiosnę znowu na następne 20 miliardów, czyli można powiedzieć, że naprawdę ten rynek inwestycyjny to powinien być w samorządzie zauważalny przez wszystkich mieszkańców. Co do zalewu,
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ Polskie Wody opracowały inne spojrzenie na to, że nie będzie zalewu, tylko będą zapory wodne, także takie zastawy. No i się upierają przy tym na tą chwilę. To, co Państwo byście oczekiwali, no niestety nie będzie zrealizowane w takim zakresie, jakbyście chcieli. Proszę, proszę się pytać. Chyba, że Państwo już jesteście znużeni, zmęczeni. Tyle się tutaj mówi. Panie wojewodo, panie starosto, w tej chwili jestem rolnikiem emerytem. Przekazałem gospodarstwo. Udało mi się przekazać to gospodarstwo. Nie. Na dzień dzisiejszy nie mogę zrozumieć. Wszystko idzie z dnia na dzień, z dnia na dzień. Ale hodowcy, a byłem kiedyś hodowcem żywca, stanęło 3,84 zł. Jak ten rolnik na dzień dzisiejszy może rozwijać, przetrwać i utrzymać hodowlę? Drugie pytanie. Jeśli chodzi, panie pośle, jeśli chodzi o ekologię, kiedyś, kilka lat temu, jak jeszcze gospodarzyłem, to wprowadziłem ekologię, że wypuszczałem moje stado, a zajmowałem się rozrodem i produkcją prosiąt, co na dzień dzisiejszy w skali kraju jest to promowane, jest największy dopłatę, żeby ktoś z tym ruszył. Są tacy hodowcy, ruszyli na 100, 200, 300, 500 macior, na dzień dzisiejszy są pod kreską. Bo sytuacja, nie wiem, czy zachodu, czy naszej ministerstwa, na dzień dzisiejszy jest niezrozumiałe. Stado świń kiedyś 20, 30, 15 lat temu było około 20 milionów, niecałe 20. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie, a to śledzę, bo tym się interesuję, a kiedyś z tego się żyło, jest niecałe 10 milionów. Może 10, nie? Prawdopodobnie ponad 8 milionów jest sprowadzone prosiąt z zachodu. Czy polski inżynier, polski magister, polski rolnik nie może mieć swoje maciory i chować i z tego żyć, bo z tego się kiedyś dało żyć, ale na dzień dzisiejszy ja wątpię w to. Ja w to wątpię. Proszę Państwa, zgodziliśmy się na to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, weszliśmy do państw demokratycznych i jest wolny rynek. I to, co Pan powiedział, cena żywca jest spowodowana taka niska, że ten żywiec jest dostarczany z innych państw Unii Europejskiej. No niestety, to jest wolny rynek i tego nie możemy wprowadzić jako państwo, że ceny będą regulowane odgórnie przez państwo. I te będą niższe ceny, wyższe ceny, to będzie się wahało. Będzie bardzo trudno z tym. Oprócz tego jeszcze z ASF-em musimy także walczyć i tutaj też ciężar na rolnika następny spada dotyczący zabezpieczenia swojej hodowli trzody. Nie odpowiem panu w ten sposób, że zrobimy cokolwiek takiego, żeby rolnikowi się opłacało w 100%, że ma taką i taką cenę otrzymać, ponieważ jesteśmy w wolnym rynku handlowym. My też nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy wybiórczo opodatkowywać tych, którzy będą tutaj poprzez te duże sieci marketów za niższe ceny sprzedawać to mięso. Prawnie po prostu tego nie możemy. Dlatego też jest taka zachęta, żeby w tą ekologię iść, żeby tutaj dofinansowanie otrzymać i żeby właśnie w ten sposób zacząć ten rynek europejski zdobywać. Proszę.
Ja może bym tutaj też dodał, bo faktycznie bardzo mocno wpływa na to, na to, co się dzieje na rynku trzody chlewnej ASF. I ten, z tym ASF-em też, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, tutaj walczymy. Akurat jeżeli chodzi o powiat wągrowiecki, tutaj na szczęście ASF was omijał. Z tego, co pamiętam, nie było żadnej strefy wprowadzonej. Jest strefa? Jest różowa, tak? To znaczy, że był... Tak, no dzik, nie? To, ale to, no właśnie, to jest taka, troszeczkę taki mechanizm, który ja uważam, że nie do końca jest sprawiedliwy, ale mimo wszystko jest wymagany przez Komisję Europejską, bo dzik znaleziony w obornikach, znaleziono truchło dzika przy ścieżce rowerowej bądź przy chodniku, gdzie ludzie tam chodzą, tak de facto, ale znaleziono to truchło już w stanie dużego rozkładu, więc małe prawdopodobieństwo jest to, że dzik ten, powiedzmy sobie szczerze, tam przyszedł i padł. Bardziej wskazuje na to, to są oczywiście przypuszczenia, że niestety został tam przywieziony. Akurat ten przypadek, nie? Tutaj, bo on był dosyć mocno analizowany, bo żaden inny przypadek w powiecie obornickim nie wystąpił w tym okresie czasu. No ale jest przypadek, jest zbadany dzik, padły, tak, i się okazuje, że musi być strefa różowa, bo tak Komisja Europejska od razu wprowadza takie elementy. Też już pracujemy nad tym tutaj poprzez również państwa europosłów, ażeby wprowadzane strefy tutaj czerwona czy różowa, żeby one były obowiązywały możliwie krótko i żeby były węższe niż do tej pory były stosowane. To jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast ministerstwo, ale w ogóle rząd tak naprawdę jakby reaguje też na to, bo chociażby mamy w przypadku tych obszarów, w których wystąpił ASF, bo mamy, trzeba rozróżnić jeszcze tak naprawdę te strefy, dlaczego różowa i dlaczego czerwona. Czerwona to jest wtedy, kiedy stwierdzono wirusa w stadzie świń, tak, w jakiejś chlewni, a różowa, gdy dotyczy to dzika, więc jest to takie rozróżnienie. I faktycznie wówczas, jeżeli dana strefa jest objęta, dany powiat taką strefą, mimo że jakieś gospodarstwo faktycznie stosuje bioasekurację, nie ma tych przypadków, no, wiąże się z tym to, że ci, którzy skupują, po prostu zaniżają tą cenę albo nie chcą kupować po prostu. I trochę poprzez tą presję powodują to, że hodowcy ponoszą straty, ale tutaj w związku z tym, że takie też sygnały były, został wprowadzony mechanizm wyrównania dochodu tak naprawdę tym hodowcom. I to są środki, które płyną bezpośrednio z budżetu państwa. One zostały oszacowane teraz na 150 milionów, a w przypadku, kiedy się skończą, no to będą jakby dalsze te środki tutaj przeznaczane. Tutaj, jak pan poseł powiedział, no my jesteśmy, no, wchodząc do obszaru Unii Europejskiej, de facto również godziliśmy się po pierwsze na dopłaty bezpośrednie, co miały te dopłaty za funkcję. To miały właśnie taką, że żeby stabilizować ceny żywności i opłacalność produkcji z jednej strony rolnej, a z drugiej strony też wprowadzały ten mechanizmy rynkowe, gdzie nie ma barier faktycznie, nie ma ceł, jest to jednolity obszar gospodarczy. I tutaj się też pojawia to zagadnienie już o pewnej konkurencji, no i też wejścia na rynek światowy. I nie powiem tutaj pewno truizm, że w tym przypadku, jak w wielu sprawach gospodarczych, papierkiem lakmusowym jest to, co się dzieje na rynku niemieckim, czyli najbliższym nam rynku sąsiada i na giełdzie niemieckiej, w tym przypadku, jeżeli chodzi o to trzodę chlewną. Także tam, jeżeli spada cena, to i też spada prędzej czy później w Polsce. A w międzyczasie też zmieniła się sytuacja na świecie, dlatego że Chiny
które można powiedzieć bardzo dużą populację świń przetrzebił ASF w Chinach. Przez kilka lat odbudowały już potencjał swój, czyli populację świń i już mniej kupują tutaj, czyli mniejszy jest popyt, co powoduje też, że cena też na tych rynkach tutaj spada, więc jest ileś czynników. Oczywiście chciałbym też potwierdzić Pana słowa, bo co do ilości świń w gospodarstwach tutaj w Polsce, bo według spisu rolnego, który był dokonany w ubiegłym roku, 2020, a on jest spis rolny co 10 lat dokonywany, czyli w ciągu 10 lat te wyniki będą publikowane, sądzę, niedługo, jak GUS się już tam upora z Narodowym Spisem Powszechnym, faktycznie już się to zakończyło, więc myślę, że niedługo będą publikowane wyniki spisu rolnego, który był w ubiegłym roku, ale takie pierwsze dane niejako wyciekają. To są bardzo interesujące rzeczy, bo pokazują, jak się Polska zmieniła w ciągu 10 lat i to gospodarczo i w rolnictwie, ale te sprawy rolnicze trochę mnie bardziej interesują tutaj jakby ponadstandardowo i natrafiłem już na taką jakby też informację a propos trzody chlewnej, że w przeciągu 10 ostatnich lat ilość trzody chlewnej w Polsce zmniejszyła się o blisko 27%. To jest, ja myślę, że według spisu, jakby to jest spis, nie będziemy polemizować, bo ja cytuję jakby GUS-owskie dane, mówię w ciągu ostatnich 10 lat. Okej, no może każdy ma tutaj jakby swoje spostrzeżenia, ale no, ja cytuję jakby źródło, i będzie można to ewentualnie jeszcze też zweryfikować. I tak to jest duża ilość, nie? Więc. Panie wojewodo, jeśli ci, co są w tej strefie i są skupowane te świnie po zaniżonej cenie, prawdopodobnie, nie wiem, czy do końca roku, czy w przyszłym roku ma być wyrównane. Tylko ma być, jest pytanie, czy ma być wyrównanie do ceny, jaka jest na dzisiaj, czy do ceny opłacalnej. Bo jakby było do ceny opłacalnej, można za tymi pieniędzmi poczekać, bo już kiedyś to przerabialiśmy. Były dopłaty do prosiaka, do tucznika, tam 200, 20, 30, 70 zł, sam to otrzymywałem, nie? I pan wojewoda, jeśli się spotyka w Warszawie, czy tam gdzieś, obojętnie gdzie, to postulować, żeby podnieść do ceny opłacalnej. Wtedy my się utrzymiemy. A jak będzie do ceny 4 zł, no to za pół roku nie umiem dalej powiedzieć. Chciałem też wspomnieć może jeszcze w tym kontekście o bioasekuracji, aby tych przepisów, które weszły w życie w połowie kwietnia, a których obowiązywanie będzie niejako obowiązkowe z końcem października, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia walki z ASF-em, bo oczywiście ten wektor główny, czynnik, czyli dzik, tak? To jest jedna sprawa, to jest odstrzał dzika, żeby on de facto no, nie roznosił tego wirusa, aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że według tych wszystkich też rozmów, jakie też toczę między innymi z weterynarią, to też obserwują to, że ten wirus jak każdy mutuje. To nie tylko mutuje wirus grypy, ale mutuje również i wirus ASF-u, tak jak jeszcze przed 2 laty, przed rokiem, można powiedzieć, to zakażony dzik żył przez kilka dni i padał tak naprawdę. Tak teraz nie wiem, czy to dziki są bardziej odporne, czy złagodniał sam wirus. Ten dzik po prostu chodzi przez 2-3 tygodnie i przemieszcza, bo dzik może w ciągu doby przemieścić 50 km się tak naprawdę, więc i roznosi ten ASF też przy okazji, nie? Bo po prostu walczy z nim, ale jest zakażony, ale ma na tyle sił, żeby się przemieszczać. Dawno to praktycznie padał w miejscu, widać było, że i to jest bardzo istotne z punktu widzenia oczywiście tego, i tutaj z myśliwymi rozmawiamy, mamy te plany łowieckie, tutaj odstrzały sanitarne, planowe.
Ostatnio było takie, miałem też spotkanie z przedstawicielami wszystkich okręgów łowieckich, z przedstawicielami hodowców trzody chlewnej. Rozmawialiśmy na ten temat, ewentualnie pewnych jakichś niedostatków, przeszkód, które są w tych tematach. Już pewne konkluzje są i myślę, że one znajdą swój finał, jeżeli chodzi o rozwiązanie tych problemów. Ale też trzeba powiedzieć, że niektórzy łowczy, tak jak na przykład w Okręgu Kaliskim, mówią, że oni planu na przykład odstrzału nie zrealizują, bo tych dzików po prostu nie ma. To może się dziwnie, ale naprawdę gdzieś tam tak było. Ja nie mówię wszędzie, tak, ale tak de facto akurat w tym okręgu dzików po prostu nie ma. To jest jedna sprawa. W innych rejonach faktycznie może być inaczej, ale mówię o takim Kaliskim tutaj akurat takim przykładzie, bo to, też to mnie trochę tak zdziwiło, mówiąc szczerze, ale no, trudno, zresztą tutaj hodowcy trzody chlewnej też potwierdzali to, więc tam ten wektor tutaj już w sumie został zmarginalizowany, ale druga sprawa to bioasekuracja i tutaj mamy różne podejścia nawet hodowców do tego, bo ja hodowcą to mogę nazwać, faktycznie powinienem nazwać też tego rolnika, który ma no, jakąś, albo przynajmniej nie może w liczbie, tak, świń, ale tego, który żyje z tego. A natomiast są hodowcy, którzy mają no, 10, 20, 30 świń i nie żyją z tego. Tak de facto jest to dodatkowa dla nich rzecz. A obojętnie, gdzie wystąpi ASF, czy wystąpił tego, który ma 500 świń, czy od tego, co ma 10 świń, to strefa wchodzi, tylko że wówczas to promieniuje i rzutuje na sąsiada, jednego, drugiego, trzeciego, na cały powiat. Więc to jest odpowiedzialność wszystkich. Znaczy, oczywiście, no, można powiedzieć państwa, pod kątem sanitarnego to odstrzału myśliwych, tak, dbania o to, ale też i samych rolników, hodowców, którzy też powinni bardzo o to dbać, ażeby te przepisy sanitarne, te bioasekuracja była stosowana, bo to na pewno też w sposób istotny ogranicza no, dalszą transmisję tego wirusa. Polscy będziemy mieli takie same dopłaty jak przykładowo w Niemczech czy w Holandii. Mieliśmy już mieć. I to jest ważne, bardzo ważne dla rolników. Dziękuję. Dopłaty w ramach całej tak. Wiem, że będą zwiększone. Do jakiej kwoty teraz nie potrafię powiedzieć. Mamy dążyć do średniej unijnej tak naprawdę. Dopłatach bezpośrednich, co inne kraje. Powiem, że te stare kraje Unii Europejskiej. No już czas wielki, żeby to zrównać. To może odpowiem. Wszystkie budżety unijne są, czy one są siedmioletnie. O ile dobrze, 6 lub 7-letnie, nie wiem, tutaj nie chcę przekłamać, ale w ramach danego tutaj budżetu nic praktycznie nie można było w ostatnich latach zrobić. Teraz jest wynegocjowany nowy i wiem, że ta kwota ma wzrosnąć. No ona generalnie wzrośnie prawdopodobnie do kwoty, która będzie średnią unijną, bo najwyższe dopłaty, no to chyba mają Francuzi, Niemcy, tak de facto, ale są też kraje, które mają niższe dopłaty niż w Polsce. To jest, więc one wzrosną, bo to jest, no praktycznie teraz było doprecyzowane, co do istoty i co do ostatecznej kwoty nie potrafię powiedzieć, bo na bieżąco tego już teraz nie śledzę, ale co do zasady wiem, że ona będzie zwiększona. Będzie z tego programu dla rolników o 2 miliardy euro
zwiększona kwota przez ten okres 7 lat i stopniowo będzie dochodzenie, to co pan wojewoda powiedział, no niestety nie wszyscy rolnicy otrzymają na tym samym poziomie, ale my będziemy się piąć stopniowo do góry. Interesują, bulwersują te, które zadajecie sobie między sobą, a które też są ważne, które mogą jakieś problemy rozwiązać, czy w kraju, czy w naszej tu lokalnym otoczeniu, środowisku. Ja jeszcze tu do pana wojewody, tak rozmawiałem z rolnikami, a właściwie ze strażakami z naszej wsi tu Oleszno. Tam wiem, że pan burmistrz wystąpił o skomunalizowanie gruntów jakimś i chcą strażacy budować remizę strażacką. A to jest jeszcze teren Skarbu Państwa. Nie wiem, oczekują chyba rok czy jakoś tam. Jeszcze tam służby pana wojewody nie odpowiedziały na tą sprawę. Jeżeli pan wojewoda może tam w tym względzie coś podziałać, jak to się mówi, to byśmy bardzo prosili w imieniu strażaków tu z Oleszna, bo widzę też przedstawicieli Oleszna. Bardzo dziękuję tutaj za tą podpowiedź. Ja oczywiście sprawdzę, tak? Jakby, jak, na jakim to jest etapie, jak to jest procedowane i jeżeli przepisy będą temu tutaj pozwalać, to jak najbardziej tak, no bo to na zbożny cel to powinno tak naprawdę być to przekazywane. Także pieniądze są też. Sprawy tak mówię, nie znam, bo do tej pory nie była mi sygnalizowana, a tych spraw przed Urzędem Wojewódzkim, tutaj przed Urzędem Wojewody toczy się tysiące. Także no, nie jestem w stanie tego wszystkiego znać, ale obiecuję panie Henryku, że odpowiem tutaj osobiście, zadzwonię i przekażę informacje, ewentualnie też przekażę tutaj burmistrzowi tutaj i radzie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? No proszę. Ja tu, to Geniu, obsłuż tutaj mikrofonem. Mam takie pytanie do pana posła. Wspomniał pan dużo o takich tych problemach różnych w Sejmie i w życiu gospodarczym. Ważnym etapem w życiu gospodarczym jest sądownictwo. I społecznym, gospodarczym i to tu. Jak ta sytuacja wygląda, powiedzmy, na obecnym etapie, bo to z mediów mamy różne przekazy, nie? A tu tak byśmy chcieli troszeczkę usłyszeć coś takiego, które bardziej otworzyć tą sytuację. Media różnie przedstawiają, różne media. Społeczeństwo może być w pewnym sensie zdezorientowane. Dziękuję. Prosiłbym o jakieś tam ustosunkowanie się. Jest to bardzo trudny temat ze względu na to, że spróbowaliśmy wprowadzać reformę sądownictwa w Polsce. Wiele osób oczekuje długi okres czasu, żeby sprawa została rozstrzygnięta przez sędziów. Okazuje się, że niestety nie ma przyspieszenia, a wręcz odwrotnie jest opóźnienie. Ponadto w różnych krajach różnie są wybierani sędziowie. Czy do Sądu Najwyższego, czy też do Trybunałów. Są kraje, gdzie wybiera się bezpośrednio, są kraje, gdzie wybierają politycy. My mieliśmy opracowane i na dzień dzisiejszy zgodnie z Konstytucją metodę wyborów sędziów do Trybunału, czy też do Sądu Najwyższego. Ale także każdy sędzia posiada immunitet i każdy sędzia niezależnie wydaje wyroki. Ale każdy sędzia może popełnić jakiś błąd. No i dzisiaj w ślad za tym jest możliwość sprawdzenia, czy też ewentualnie ukarania sędziego, który działa niezgodnie z prawem. Ale poprzez działania Unii Europejskiej musieliśmy wstrzymać to, i pomimo, że mamy przygotowany
pakiet projektów ustaw. Ustaw, które są zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, ustaw, które są zgodne z funkcjonowaniem sądów najwyższych w Unii Europejskiej, ale nie możemy tego procedować, ponieważ Unia Europejska nam każe cofnąć wszystko to, co wprowadziliśmy i tak naprawdę nie ma takiego uzasadnienia. Dlaczego? Ponieważ nie może być tak, że Trybunał TSUE wpływa na przepisy prawne w poszczególnych państwach. Jeszcze nie jesteśmy jednym wspólnym krajem, który się nazywa na przykład Unia Europejska, tylko to są oddzielne byty poszczególnych państw i te oddzielne byty mają swoje przepisy, swoje prawo, które jest prawem nadrzędnym w stosunku do Unii Europejskiej. Pewnie będzie to się stopniowo zmieniało, ale ze względu na to, to co tutaj między innymi pan Adam Bogryc-Olbisz powiedział, my się rozwijamy, my nadrabiamy, my idziemy do przodu i tak jak kiedyś byliśmy bardzo zależni od czy wschodu, czy później od zachodu, że nasze banki już nie były nasze, nasz przemysł już nie był nasz i to zaczynamy odbudowywać, to się nie podoba, ponieważ chce się wprowadzić tak zwaną podległość, uzależnienie Polski od środków unijnych. Będziemy musieli przez to przebrnąć. Nie wiem, jak to się wszystko zakończy, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, że nasza konstytucja, nasze przepisy będą już podlegały pod wyroki TSUE, już pod Brukselę, a inne państwa będą korzystały z prawa swojego własnego. Natomiast będzie to trudny okres czasu, natomiast nie ma nigdzie takich przepisów, nie ma nigdzie zapisanych w dokumentach o środkach unijnych takich zapisów, które mówią, że danemu państwu się zabiera środki finansowe. Bo się coś komisarzowi nie podoba. Nie ma takich zapisów. Oczywiście one będą powodowały to, że będzie to się odwlekało w czasie, że będziemy zastraszani, będą presje i naciski na Polskę, ale prawnie na tą chwilę nie ma takich przepisów. Ale też państwo możecie obserwować i po części państwo widzicie zachowanie polityków w Brukseli. Bo jeżeli politycy opozycyjni dzisiaj jadą, jeżeli mówią, że trzeba Polskę ukarać, no to w ślad za tym ten dwudźwięk, który idzie do Unii Europejskiej, pozwala im na śmielsze podejmowanie decyzji i wywierania presji na Polskę. I się dziwię, bo pan Tusk taką politykę prowadzi w Unii Europejskiej, a jest osobą dość znaczącą, i który udowadnia, że Polsce, i zresztą nawet otwarcie mówi, że w Polsce trzeba zabrać pieniądze. Aż jedna pani komisarz powiedziała, że najlepiej zagłodzić Polskę i wtedy będziemy podlegli. No niestety, no jest to trudny okres czasu. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby za nas decydowano, nami kierowali. Natomiast Trybunał Konstytucyjny ma wydać orzeczenie, jakie jest prawo obowiązujące w Polsce. We wszystkich państwach Unii Europejskiej prawo wewnętrzne jest prawem wyższym niż prawo Unii Europejskiej. Ja przepraszam, że jestem z Margonina, ale zajmuję też głos. Słychać pan czy nie? Bo o co mi tu chodzi? Była tu mowa o tych dopłatach, do tych postpegerowskich, nie? Wsiach i do tych mieszkańców. Ja teraz, no tak po prostu przejeżdżałem się i mam gazetę też margonińską, bo my mamy czas na Margonii, nie? To ona opisuje wszystkie, co tego, to każda babcia by potrafiła tam od tego wyplotkować. I teraz piszę tak, że mamy jeszcze 100 i coś metrów drogi do zrobienia, nie? Jednej, to jest Jagodowa czy tam któraś.
i drugi też, no to jakieś tamtego, nie? Ja przejeżdżałem specjalnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda tam, bo no jest to w Marwinie, no, na tak pospegerowskie, co prawda, działka, ale posprzedawane wszystkie działki są prywatnie. Ja przejeżdżałem i tam patrzę, taki, no gościu jakiś tam buduje coś tego, nie? I tak zatrzymałem się samochodem, mówię, panie, a powiedz mi pan tylko taką rzecz, ile pan dał za tą działkę tutaj? Panie, co to pana obchodzi? Ja przepraszam, no niech pan nie będzie złośliwy. No ja bym chciał wiedzieć, bo chciałbym taką działkę sobie kupić, my też, nie? Mam pieniążki, bym wyłożył. A on pada, no gdzieś kosztowy to kosztuje, nie? No widzi pan, a nasz burmistrz zakłada tam na przykład 100 i coś metrów drogi, nie? I teraz będzie pisał wniosek o dofinansowanie. I jak to wygląda z tym dofinansowaniem pospegerowskich? Przecież oni zarabiają też nieduże, ale sprzedali działki, bo to jest całe osiedle w Marwinie nad Jeziorem. To jest takie tam turystyczne osiedle, że sprowadzają się z Poznania ze wszystkim ludzie. I no nie wiem, z kim tam rozmawiałem, ale mniejsza z tym. W każdym razie na tyle się dowiedziałem, że w każdym razie zapłacił prawie 100 tysięcy złotych. I teraz ta działka, nie wiem, ile tam może wynosić, no ale niech ma tam 500 metrów, może nie ma 500 metrów, no nie wiem. No. I teraz do czego ten pan burmistrz chce mieć dofinansowanie? Czy nasze państwo jest tak bogate, że do każdego metra dofinansowuje do drogi? A nasz burmistrz to robi tak, jest wiejska droga, jak był kiedyś tam, no taki jak to się mówi, polna droga, nie? No i teraz porobią skrzyżowanie te trójstronne takie. No i trzeba zrobić, ale żeby rondo, żeby dofinansowanie dostać, trzeba na tej drodze trzeba rondo zrobić. I tak to wygląda, takie coś. Ja tu popieram tę panią burmistrz z Gołańczy, bo też zrobili sobie ścieżkę rowerową tam na torach, nie? U nas ścieżkę rowerową się zrobiło z tego, z Margonina w kierunku Lipin, no do Lipin można powiedzieć, że jest zrobione, nie? Ale jest taki przepływ zrobiony obok drogi, która prowadzi 93, droga do Lipin, do Gołańczy tu, że no wielbłąd może tam się, no głowę tylko schyli i przechodzi pod tym, pod tym wiaduktem, który tam jest. Jest oddalony od głównej drogi pewno z 15 metrów, gdzie rury przy tamtej drodze wystają 5 metrów. Wystarczyłoby zrobić tak, jak jest w kierunku tutaj tego. No na Wągrowiec, jak się jedzie. Tu w Kobylsku czy gdzieś. Kładka jest taka zrobiona, bez 400 tysięcy kosztuje przepływ zrobiony, nie? A chciałbym, żeby takie coś było, jak Gołańcz robi tutaj do, no w kierunku Grabowa i Lipin, nie? I teraz słyszę, że będzie znowu dofinansowanie do drogi. Dobrze. Ale to też nie można zrobić, bo to starosta podobnie jest, nie? Ja bym tak pragnął, żeby starosta wągrowiecki porozmawiał się ze starostą chodzierskim, nie? I dofinansowanie do całej drogi, od Chodzieży do tego. No do Gołańczy na przykład, to byłoby bardzo dobrze. A ja bym teraz na Polakrze, w Bednarach, jest wózek taki ładny, taki mały busik, który zabiera 10 osób i tak sobie ładnie jeździ w to i z powrotem. Nie chcecie się chodzić, to siadą do busika, tam taki jest dobrowolna datka i już jedziesz. I takie coś, to jest krajoznawczy taki tam, no dzieci mogły powiedzieć, i takie coś zrobić. A to, że tam nawet burmistrz, no ma chody, bo my mamy czerepaka takiego też w Margoninie, który tam bardzo, bardzo jest słynny. I to trzeba ograniczyć, a może ci wojewodzi, a starości może zwalczą, żeby zabrać te uprawnienia tym burmistrzom, nie? Bo jednak wasz burmistrz Gołaniecki dostał tutaj dofinansowanie i zrobił na ten. Też mógł zrobić przy drodze, nie? I kupić od rolników pola i byłoby drogo. A tak, tory są za darmo, zarośnięte są tak, że szkoda mówi. No, na razie mam tyle, dziękuję. Tutaj, proszę państwa, mamy różnych zarządców dróg. Jest zarządca dróg krajowych, jest zarządca dróg wojewódzkich, jest zarządca dróg gminnych i jest zarządca dróg powiatowych. Także nie wiem, jaka to jest droga, czy to jest droga gminna, czy powiatowa. Trudno mi powiedzieć. Każdy się stara
o pozyskanie środków i musi wykonywać zgodnie z projektem. Natomiast nie zrozumiałem tego, co tutaj pan powiedział, ponieważ z jednej strony pan mówi środki popegeerowskie, a z drugiej pan mówi, że to jest przy jeziorze, jakieś takie tereny turystyczne, czyli te fundusze by nie pasowały do tych środków. A jeżeli burmistrz pozyskuje środki finansowe na wykonanie danego zadania, to myślę, że tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że to jest gminy, a jeżeli jest osiedle i rada podjęła decyzję, że zgodnie z prawem z osiedla drogi przechodzą na gminę, to gmina jest zobowiązana do wykonania uzbrojenia danej drogi z kanalizacją, oświetleniem, z wodociągiem. I tak prawo na dzień dzisiejszy obowiązuje. Natomiast każdy z państwa ma prawo oceniać, jakie są decyzje, jak one służą mieszkańcom i raz na 4 lata podjąć decyzję, czy ten włodarz państwu odpowiada, czy jednak szukacie, przepraszam, na 5 lat, tak, dziękuję bardzo, czy państwo szukacie kogoś innego, który tutaj chciałby spełniać te oczekiwania mieszkańców. Także wybory. I wtedy trzeba tak szukać dobrego kandydata. Panu, panie pośle, to jest wszystko bardzo proste, tylko u nas jest 15 radnych, a to w każdej gminie chyba tak jest, nie? To z tego 12 radnych to są burmistrza ludzie, a 3 radnych, którzy są w opozycji, to oni psują burmistrzowi interes. No i ja, o czym tu mówić? To my się skonali, modlili się. Panie wojewodo, ja tutaj mam takie pytanie do pana wojewody odnośnie drogi w Chojnie, która jest we władaniu wojewody. Jak pan burmistrz już wystąpił, to się ciągnie już od kilku lat. Tam jest dojazd do 6 rolników i jest droga, która u pana wojewody jest w ręcach. Gdyby nam jak najszybciej przekazał dokumenty, no tam są złożone wszystko, żebyśmy mogli tą drogę w końcu do tych rolników zrobić jak najlepszą, bo wszędzie drogi się naprawia. Jak również tutaj mam drugie pytanie, jak wsie popegeerowskie, nasza gmina, można mówić, że jest też wieś popegeerowska w siebie i mamy hydrofornię przekazaną z agencji w Potolinie, która jest hydrofornia do kapitalnego remontu i byśmy o dofinansowanie, bo ta hydrofornia zasiliłaby pół naszej gminy. To jest taka hydrofornia. Mimo że w 100% mamy już zwodociągowane wszystkie mieszkania, zagrody, ale ta hydrofornia, która naprawdę by służyła całej gminie, ona pół gminy jest w stanie zasilić. W razie jakakolwiek wysiądzie, mamy już takie połączenia, że można wszędzie połączyć jedna, druga, trzecia i wodę mamy na bieżąco. Dziękuję. To może tak, co do pytania pierwszego. Niestety albo stety, co ja powiem, do wojewody nie należy żadna droga, bo albo należy do gminy, albo należy do powiatu, albo należy do marszałka, albo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więc nawet nie wiem, jaka to jest. Jeżeli jest. No, powiatowa. Ze Skarbu Państwa. No, ja tak myślę. Aha.
Skarbu Państwa. Droga Skarbu Państwa. Aha, dobrze. No bo generalnie reprezentantem Skarbu Państwa jest starosta tutaj, także musiałbym starostą to sobie wyjaśnić. Ja bezpośrednio nie zarządzam, ja kontroluję sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa przez starostów, więc jakbyśmy tutaj konkretnie ustalili, to ja to jaka to droga, to ja na pewno się tym też zainteresuję. Drugie pytanie dotyczyło tych obszarów popegeerowskich. No właśnie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych właśnie był dedykowany, ten ostatni nabór był dedykowany obszarom popegeerowskim. Tak samo tutaj w Polskim Ładzie, to co było w Banku Gospodarstwa Krajowego, też to był jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o inwestycje. Chciałbym wrócić do tego pierwszego programu, który był dedykowany właśnie PGR-om. To był taki program pilotażowy pierwszy i tam zdecydowanie środki, które były przygotowane, były niewystarczające, bo taki ogromny popyt był, bo to był pierwszy nabór w ogóle w historii wolnej Polski tak naprawdę, że no więc i to zostało zauważone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zostały wyasygnowane kwoty, ale tam było około 340 milionów koniec końców dla całej Polski, a z samej Wielkopolski spłynęło wniosków ponad 500 milionów. Więc ale to będzie powtarzane, więc będzie taka szansa, o ile samorząd zauważy tę potrzebę, a zachęcam. Państwo zauważyli, no złożyliście. Tak. No dobrze, no to, ale to w kolejnych edycjach jakby można też na to zwrócić uwagę i właśnie te pieniądze mają być dedykowane takim inwestycjom, które mają trafić tam, gdzie tych inwestycji do tej pory praktycznie w ogóle nie było, czyli do miejscowości popegeerowskich, na obszary popegeerowskie, gdzie nie są zagwarantowane te podstawowe elementy już cywilizacyjne. Z racji tego, że PGR upadły, a później praktycznie żadna złotówka już tam nigdy nie dotarła. Więc jeżeli samorząd tutaj złożył ten wniosek, no to trzeba faktycznie bardzo mocno na to spojrzeć, bo jest na pewno zasadny. Ja jeszcze korzystając tutaj z niecodziennej okazji, chciałem zapytać o paliwa. Pan poseł jeszcze przed burmistrzowaniem w Trzciance był wiele lat przedsiębiorcą. Dobrze wie, jak cena paliwa wpływa na działalność gospodarczą. No i co się dzieje z tymi cenami? Idą tak szybko w górę. Z tego co wiem, to baryłka nie wzrasta, cena baryłki. Także co tam się w tym paliwie, w tej cenie mieści? Tak, jak prowadziłem działalność gospodarczą, to kupowałem paliwo za 5,80, co dzisiaj jest już porównywalna cena, tylko że to było 9 lat wstecz. A tak, tylko że wtedy najniższe wynagrodzenie było 1560, dzisiaj jest 2800, nie? Czyli jest ta różnica, a cena doszła do góry. Ale to, co ja powiedziałem, my stawiamy na ekologię jako Unia Europejska i trzeba się przygotować naprawdę do tego, co będzie się działo w najbliższych latach. Czyli pierwsze uderzenie pójdzie w olej opałowy i olej napędowy i już w Unii Europejskiej zaczyna się wymiana systemu napędzania samochodów ciężarowych, gdzie u nas w zasadzie prawie wszystkie ciężarowe pojazdy są opalane ropą i to będzie powodowało to, że tam, gdzie będziemy używać paliwa obecne, będziemy mieć cenę coraz większą, nawet ona może być 8, nawet 9 zł za litr, a dopiero zmiana systemu użytkowania pojazdów, co jest bardzo dużym wyzwaniem i może bogatsze państwa sobie szybciej na to pozwolą, niestety będziemy te opłaty, pomimo że cena baryłki będzie niższa, za to paliwo coraz więcej płacić. To jest tak jak z węglem, to jest podobna sytuacja.
jeśli tylko można, bo pytanie, te ceny paliwa się pojawia często, nawet też w międzyczasie ktoś w mediach społecznościowych napisał, że zadajcie Państwo właśnie to pytanie właśnie o ceny paliwa. To ja tylko szybko sprawdziłem. Rok temu, proszę Państwa, cena baryłki była na poziomie nieco ponad $40. Dzisiaj jest ponad $80 za baryłkę i na przestrzeni roku cały czas rosła. Właśnie od około poziomu 2 listopada $40 do dzisiaj $80.82 za baryłkę. Ja mam... Nowak Wiesław, ja mam takie pytanie, bo tu jestem w sumie gościem. Mieszkam przy linii kolejowej, pięknej linii kolejowej z Gołańszy przez Wągrowiec do Poznania. Moje takie pytanie jest, a co z drugą stroną? Czy są rozmowy na temat linii kolejowej z Gołańszy w kierunku na Bydgoszcz? Dziękuję. W skali całego kraju jest zgłoszonych bardzo dużo odcinków kolejowych do odbudowania. Nie odpowiem tak jednoznacznie, czy w tym programie Urząd Marszałkowski zgłaszał. Nie zgłaszał, tak, na kolej. Czyli tutaj jeszcze nie wiemy, czy w ogóle do tego programu linii kolejowej zostanie to zaakceptowane, ponieważ jest to w fazie dopiero przygotowawczej. Natomiast bardzo dużo jest zgłoszonych odcinków kolejowych do odbudowania przez samorządy, gdzie jeszcze może 10 lat wstecz takie pociągi się poruszały i one zostały zlikwidowane za poprzedników, bo to była taka metoda PO-PSL, zwijać państwo, a nie rozbudowywać państwo. Środki finansowe na kolej są dość znaczne, bo to jest ponad 100 miliardów złotych. Natomiast w jakim okresie czasu tutaj zostanie zgłoszony, jak zostanie inwestycja przygotowana, jak przejdzie przez ocenę, ponieważ musimy mieć tą świadomość, że dany samorząd musi się włączyć przy Kolej Plus ze swoimi środkami, zrobić badania i przekonać do tego, że faktycznie pasażer będzie na tym odcinku. Bo nieraz jest tak, że chcemy, żeby kolej jeździła, ale też mamy tą świadomość, że tego pasażera będzie bardzo mało. Czyli ten rachunek ekonomiczny też jest bardzo ważny. Czyli tutaj by trzeba było przez gminy, bo gminy rozumie, że tą linię kolejową się spotykają, rozmawiają, tak? A no to trwają przygotowania, tak. Tak jest, no ale tutaj już pani burmistrz mówi, że trwają takie rozmowy. Studium wykonalności, tak. Ja tutaj chciałam odpowiedzieć, że samorząd województwa wielkopolskiego już jest po rozmowach z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, bo wiadomo jest, że my mamy do granicy województwa, czyli do Pani Grodza, dalej jest województwo kujawsko-pomorskie, więc to wszystko musi być skorelowane. Wiem, że są plany, żeby ta linia została w przyszłości odbudowana, ale nie przez Szubin, tylko w planach przez Kcynię, Nakło do Bydgoszczy. Także na pewno tutaj już się coś dzieje w tym temacie. Już nadeszła ta chwila, gdzie chcielibyśmy wrócić do domu. Dziękuję tutaj wszystkim, którzy znaleźli czas na to, żeby tutaj się spotkać z panem posłem Krzysztofem Czarneckim, panem wojewodą Michałem Zielińskim, panem radnym Sejmiku Samorządowego w Poznaniu, panem Adamem Bogrycewiczem,
Bardzo dziękuję za przybycie władzom naszego miasta i gminy w osobach pani burmistrz Urszuli Wierzbickiej, panu przewodniczącemu rady Karolowi Brzezińskiemu, teraz dobrze powiedziałem, bo przedtem przekręciłem, wszystkim tym, którzy tutaj otrzymali od nas takie podziękowania za pracę i tak dalej, to bardzo serdecznie też dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom naszej gminy i miasta i wszystkim spoza naszej gminy i miasta i z Rogoźna i Chodzieży i Margonina. Też bardzo tutaj dziękuję za przybycie. Ci, którzy mają trochę inaczej napisane na tych podziękowaniach, to proszę mi zgłosić, bo ja nie zdążyłem przejrzeć, a to było w ekspresowym tempie pisane, spowodowane przez to, że ktoś nam odmówił dzisiaj rano, że nie będzie zrobione, ale zostało zrobione. Także bardzo serdecznie dziękuję tutaj za odwiedzenie naszej gminy. Myślę, że to nam tutaj w jakiś sposób ułatwi nam żyć i zrozumieć nasze sprawy lokalne i sprawy ojczyzny. Także pamiątkę, publikację z Gołańczy, Gołańcz w starej fotografii chciałbym Państwu na pamiątkę wręczyć.